Cześć, Czemi. Ja nazywam się Kaliga, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w League of Legends. Tym razem gram sobie Gangplankiem, który ostatnio mi się dosyć spodobał, jeśli chodzi o jego styl gry. Plus mam na topienie to w dżungli. Kha'Zix na topie, prawdopodobnie. Diamond 1 Pantheon, Diamond 2 Alistar. W każdym razie wygląda na to, że jest bosko. Prawdopodobnie to przegramy, skoro to są diamenty. Chyba, że ktoś jeszcze z naszej drużyny jest diamentem, w co raczej wątpię, ale to się jeszcze okaże. Tak czy siak mam przeciwko sobie Kha'Zix, a zatem zrobimy w ten sposób. I dobra. Będziemy na topa, zobaczymy co tam się dzieje, w sumie nic ciekawego. Gangplank jest dosyć fajną postacią, ale dosyć specyficzną i raczej chyba dosyć taką sytuacyjną. W tym teamie co jest, może być całkiem spoko, ponieważ Jinx i Vengar nie mają za bardzo jakiejś możliwości ucieczki. Pantheon jest dosyć szybki, no ale też nie ma żadnego odskoku. Kha'Zixem powinno być w miarę prosto. A tak jak mówię, to się jeszcze okaże. Szczerze mówiąc, nie będę chyba marnował many na dobijanie minionów. Te 4 golda raczej mnie nie zbawi póki co. Nie chcę też za bardzo puszować, ponieważ ten Pantheon może być bardzo dobry. Albo nawet i lepiej niż bardzo dobry. What the fuck? Zwiniemy sobie pomarańcze. W sumie te ganki raczej nie będą jego skuteczne, ponieważ to będzie chciał nas zastanować, my się zaraz będziemy leczyć z pomarańczy i niwelować ten stun. Dobra, nie poszło to tak źle. Gangplankiem się gra bardzo dobrze, jeśli mam być szczery. Z reguły, gdy jestem na topie, bardzo często łapię First Blooda. To jest akurat dosyć dziwne, ale bardzo przyjemne. Dobra, wykniemy sobie te miksturki, co mamy, żeby jeszcze trochę zostać. No dobra, wykniemy sobie dwie, tak w razie czego. Chcę to jak najszybciej puszczyć, żeby te miniony poszły do przodu. No i co, przy minionach mnie tam nie zaatakujesz, co? Dzięki. Jeśli ten Pantheon jest diament, to ja nie wiem co ja jestem. Chyba Challenger. A, bo i nie, nie, tu mogę zostać i się z nim bawić, kurczę. A teraz Blue. Ups. Dobra, mam 6 level. Wykniemy sobie kolejne miksturki. Kurczę, teraz mamy taki sustain 3 kile. No mówię, Gangplank jest dosyć specyficzną postacią, ale bardzo ciekawą. Wykniemy sobie kolejne pomarańcze i już mamy pół życia. Ja maksuję pomarańcze na topie, tak? Pomarańcze, ponieważ wtedy mamy zajebiste susty i koleś myśli, o, zabiję Gangplanka, a tak naprawdę ja sobie nagle łykam miksturkę i haha, na. No coś się na bocie dzieje. Trochę w dziwnym miejscu tu uderzyłem z tego. Z tego ulta. Ten red będzie mu fajnie wchodził teraz. Tamten był na bocie. Musimy go scherasować mocno, żeby on nie mógł tu właściwie w
farmić, a nic z nim robić. To będzie najlepszy wybór. Tamten był na bocie, czyli no, powinno mu jeszcze trochę zejść, zanim on tu przyjdzie. Powinniśmy wykorzystać tego Reda, póki go mamy. I atakować tego Kha'Zixa. No niestety to raczej nie jest obecnie możliwe, bo on się ostro broni. Mamy 2000 golda, to jest całkiem sporo. Moglibyśmy zużyć tego Trinketa. No tak zrobię. Ciekawe, gdzie jest Pantheon. Trzeci level ma? Powiecie, Kerlik, jak lamisz, maksujesz pomarańczy, już widzę te komentarze. A to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. Szczególnie jak się rano topi, nie wiem jak na innych pozycjach. Póki co widzę, mojemu teamowi nie idzie tak źle. Cały czas muszę patrzeć na minimapę. W ogóle muszę ją kiedyś zwiększyć. Z tym, że gdy mam większą minimapę, to wtedy czasem przez przypadek na nią klikam i moja postać w ogóle idzie w innym kierunku niż ja chcę. Co jest irytujące. Pantheon jest na minie, czyli jesteśmy w miarę bezpiecznie. Chyba raczej nie będzie nas gangował, bo wie, że dostanie w pierdy. Mamy sporo ilość golda, bardzo dużo. Dobra, znowu mamy ulti. No, możemy je użyć. Zobaczmy, co się tam dzieje na bocie. Trochę jest niebezpiecznie, ponieważ Pantheon gdzieś zniknął. Dobra, możemy teraz maksować Q. Dostałem asystę, bardzo ładnie. Zatem jednak coś z tego wyszło. I krowa zabiła w dodatku. On nie może za bardzo do mnie podejść, bo cały czas go zblokuje. Świetna postać przeciwko takim... O, sfidowana krowa, to ja się będę bał. To on ma 2 kile. Trochę się sfarmiliśmy, mamy za dużo golda aż. Mamy zdecydowanie więcej farmy niż ten Kha'Zix. Będziemy go trzymać na dystans. A nie, a co? Nikt nie będzie miał levelu ani farmy. SS na midzie jest na dobrą sprawę. Ale wszelkie stuny będziemy niwelować i w dodatku mamy flasha, więc nie jesteśmy w takiej złej sytuacji. Dobra, teraz to mnie zaskoczyło. W każdym razie, oni mają bardzo dużo postaci od AD. W każdym razie, Hydra. Hydra? O, nie to. Bardziej chodziło mi o przyspieszenie. Puff,
ciekawa sytuacja na bocie. Fuck, przeżył to. Serio? Ten jednak Pantheon jest mocny. Dobra, teraz będziemy zdecydowanie sobie lepiej radzić. Mamy itemy teraz, wtedy to bez tych itemów to trochę lepiej pan było. Powinienem się cofnąć zdecydowanie wcześniej. Dobra. Pantheon na midzie. Kto się u nas na midzie finduje? Brand. Bardzo fajnie. French, słodko. Może miałem wrażenie, że coś mi się tu pojawiło, ale chyba mam zwidy. Ten jego pułk mam w dupie właściwie. Nie wiem w sumie po co mam te miksturki. Sekund do ulti. Ah, fuck. To było dosyć nieprzemyślane z mojej strony. A, to biurko denerwujące mnie. Jak zwykle. Dostał w pierdy. Musimy się jakoś stankować. Dosyć szybko, ponieważ może nam brakować tanka. A im więcej tanków w tym teamie, tym lepiej dla nas. Tak sobie myślę. Albo... fuck, za późno. Złą rzecz kupiłem. Cofnijcie się. Jakie są staty przeciw innym teamie? Lister nafidowany. Kazix w dupę dostaje. Trochę tam znajdowałem niepotrzebnie, ale ja się jak zwykle zapatrzyłem na to, co się dzieje. On nie powinien mieć szans jeden na jeden. Trochę się boję tego Kazixa w tym momencie. Czy boję się, że mi tu nagle wyskoczy ten pieprzony? Co się na bocie dzieje? Ładnie. 4-2. Dobra, ładnie pocisnęli. Spierdalać. Dobra, mamy smoka. Bardzo fajnie, że mi tu spingowali. Poszedł na minę. Tak to w sumie możemy spuszować. Ok, wraca. Ile on ma życia? Bo właściwie nie wiem. Jest sporo.
idzie. Przynajmniej tak mówią. Pingują. Wycofałem się 40 sekund do luta, nie bym je puścił na bota, ale widzę, że oni w ogóle many nie mają. I raczej by im to nie pomogło. Pazik 77 farmy, no trochę mnie nadgonił. Ja mam 124. Straciłem sporo minionów. Dobra, idzie Panteon. Panteon na topie jak coś, trzeba im dać znać. Wycofamy, wiecie? Chciałbym w miarę szybko kupić... Kurde, ten skurczybieg będzie się tam czaił. What the fuck? Oh fuck. Ta akcja była bardzo do dupy. Henry chyba kupię w tym momencie. Z drugiej strony. Nie no, potrzebuję Henry. Obawiam się, że to przegramy, bo bot jest dosyć słaby. Czy nam wiadomo, jest tam ten Alistar pota z diamentu, więc no możliwe, że oni są trochę gorsi. Super, to mam dwa buffy. Zostawiłem sobie podwójką, jakoś mi wygodniej mieć hydrę, czy jakikolwiek item, który się używa. Ten kazik jakoś się nagle odschnął i w miarę dobrze ogarnia. Cofamy się. Nie ma tu żartów. Na midzie jest SS. Nic w ogóle nie widzę na mapie. Co by tu kupić? Zainwestujemy w to. W to coś. 156 milionów. Brand ma takie same statystyki, więc wygląda na to, że całkiem nieźle sobie radzi. Vegas nie radzi sobie najlepiej. SS na topie. Dobra, Panteon jest na bocie. Jeśli nie wiecie, kogo kupić, polecam wam Gangplankę, jest przyjemny w odbiorze. Ups. Dobra, jeszcze raz mu pociśniemy. O, teraz też mu sporo robimy. No, jest taki zestaw itemów. Ale to starał się jak najszybciej spuszować. Kurde, no nie mam ulti, żeby pomóc nam na bocie. Dobra, te miniony powinny to zrobić.
spadamy stąd. Idziemy na minę. Dobra, spuszczajmy minę. O ile się uda oczywiście. Tu gdzieś był Panteon. Nawać moje miniony. Do ataku. Dobra, ten Panteon mi nic raczej nie zrobi. Mimo, że teoretycznie mnie w sumie kontruje, gdzieś tam idą do mnie. Z boku. Spierdolę. Dobra, zniszczyliśmy wieżę. Mamy 2000 golda. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. 8-2. Bitches. Chcę ci pomóc, ale nie mogę. Kurwa, chcę ci pomóc. Dobra, już nie będę ci pomagał. Bo bym mu zabrał, gdybym mu zaraz pomógł. Jakimś krytem czy coś, a to tak mam z reguły. Dobra, łykniemy sobie poteczkę. Potusie. Ja nie lubię takich zdrobnień. Jak ktoś wszystko zdrabnia, to jest dosyć irytujące. Dzieje się sesja, tutaj coś się dzieje, zobaczymy, może puścimy ulti czy coś. A ses nam idzie, czy stać już nas na Trinity Force? Stać nas na Trinity Force. Pytanie, Trinita czy Urmoga? Trinita Urmoga. Co proponujecie? Chyba zrobię w ten sposób. No. I zacznę zbierać na Urmoga, żeby być trochę stankowaną świnią. Dobra, jest smog. Jak coś ma multi. Dosyć fajny mecz się zapowiada. Jest taki wyrównany, jest 20-19. Kurde, jak rzucam ulti, to moja postać się zatrzymuje, a ja kompletnie o tym zapominam. To jest śmieszne. Okej, okay, Kazik na topie, puszuję sobie topa. Dobra, mamy asystę. I kolejną asystę, i możemy to potem spuszczować. I się cofniemy. Sporo killi złapaliśmy teraz. Multi za 20 sekund. Ale dopytali. Strasznie. Nieźle mnie zberstowali. Właściwie skakałem tam ciągle. Krowa idzie w AP, nieźle.
Chętnie bym wam na ulti na mida. Ale niestety będę dopiero za 20 sekund. 15 już. No i Kog'Maw zginie. A może Jinx. To na razie Jinx. Ładnie. Gdybym wiedział, gdzie on uciekł, to bym walnął ulti, ale no niestety nie widzę nic. Tamten mi pushuje topa. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie to mój team zrobił. Lepiej, żeby poszli na Drake'a w tym momencie. Będzie bardziej opłacalnie. I tak mi da nie spuszczyłem, bo już Pantheon żyje. Prawdopodobnie skoczyłby mi na mordę. Dobra, mamy Drake'a. To jest Pantheon. 30 sekund do ulta, bot się ostro puszuje. Dobra, pójdziemy na bota. Dawno nie farmiliśmy. Jeśli mamy 4. Trochę nas ominęło minionów. Chodźcie tu wszystkie do mnie. O, ustawcie się dokładnie. To wtedy wam pociągnę z mojej pasywki. Czyli z mojego Q. I jeszcze raz. Dobra, mamy 16 i możemy sobie kupić Wormoga. Top nam się spuszyje. Kurwa. Mech. Ja myślałem, że za mną jest nic. Nie sądziłem, że się na mnie zaczają w tym miejscu. Tuż u nas po kolei. W dwa. Nie chcę w jeden. Kurwa, już jak to jest denerwujące. Jak kliknę w jeden, to nie mogę teraz zejść z mojej postaci. W ogóle, zobaczcie. Klikam wszystko. Gówno. Dobra, to jest pograne już. Wszyscy giną po kolei. Dobra.
Okej. Okay. Jeden za jeden. Mogło być gorzej. Co prawda zabiję właściwie najbardziej useless'a tam w tym teamie. Ten Kha'Zix nagle jest nafidowany, to jest pierdzielony. I może dostawał do mnie niezłe bęcki na topie. To nagle ma prawie taką samą farmę co ja. 30 milionów jest tylko w plecy. I ma 8 kili. What the fuck. Powinienem kupić jakiś armor na nich. W ogóle zero wardów na mapie. Smutne. Dość. Dobra, cofajcie. Ładnie to poszło, tylko gdzie jest Kha'Zix? Widzieliście gdzieś Kha'Zixa? Mam wrażenie, że zniknął. Kompletnie go nie widzę. Sprawdźcie Drake'a. Jezu, no nie możesz postawić pułapki. Idealka. Zdjęli mi Varda. Postawili Pinka. Fuck. Nie mam ulta, więc nie możemy za bardzo walczyć w tym momencie. I się cofnę kupić. Pytanie, czy kupić Randuino, czy więcej armoru. I cooldowny. Nie. Randuino. Chyba mamy... A nie, jeszcze nie mamy full builda, bo mam dopiero Avaris Blade'a. A chcemy z tego zrobić static Shiva oczywiście. Ile mamy crit? 21%, bardzo mało. Brakuje mi czegoś. Infinity Edge. Kurde, wiedziałem. Coś z pierwszym build. Zamiast Randuina.
Rozdzielamy się. No właśnie. Rozdzieliliśmy się. Poszliśmy w owardowaną dżunglę, prosto. Liczę na to, że ten Kogma i Tani Dalka ruszą dupę, bo byśmy ich sprali w tej dżungli. Ale przeliczyłem się. Czy liczę na to, że pójdziemy wszyscy na to pojście, nie będą wieże, bo mógłbym to spokojnie stankować. Ma jedynie 1500, czyli właściwie prawie połowa jest zjechana tej wieży. No, niestety mój team nie chciał grzeźnić dupy z mina, chcieli puszować niepotrzebnie miniony, nie wiem po co. Może zginie, prawdopodobnie. Haha, jak ich zrobiła. Jest 35 do 36, no dosyć intensywny mecz. 7 killi. 7 na razie razy zginąłem. Co jest nieciekawe. Stosunek jest bardzo niesowardowany. Przepraszam za te hałasy, ale... Ostatnio miałem bardzo fajną akcję Gangplankiem. Udało mi się ultem zgarnąć barona, jak przeciwnik go robił. Później zrobiłem kwadrę. Czy to dzięki mojemu teamowi, bo to wszyscy pomieliśmy. Co na smoka się będą szykować? Mamy za mało wardów, niestety ja nie mogę mieć. Czy to też widzieliście tego Panteona w tym miejscu? What the fuck? Ta gra jest zbugowana. Naprawdę. Bo złożyli na mnie klatkę. Kurwa, nie ulti w tym miejscu. Macko. Nie to chciałem zrobić, naprawdę. Przez przypadek nacisnąłem za R. Popieprzyłem się przyciski wobec z tych nerwów. Fixa nie widzę w ogóle. Kazik symbolawczy. Dlatego nam był, to dlatego wygrywamy. Dobra. Teraz rozumiem, czemu to nam dobrze szło, bo nie ma Kha'Zixa. A trochę beznadzieja. No bijcie go. O, może. I tak sobie bardzo nieźle, dobrze. Bardzo dobrze daję sobie radę. Jak na to, że nie ma Kha'Zixa. Dobra, możecie to skończyć. Dobra, Kha'Zix jest do zreportowania. No nie wiem, czy miał DCK, czy co. W każdym razie bardzo dobry mecz. No szkoda, szkoda. Że tamten w czym. Zobaczymy sobie wyniki tego meczu. Podsumowanie. Okej, okay, tak to wygląda. Kha'Zix zreportujemy. No cóż. Jakikolwiek to nie był powód. Awczył, więc należy mu się report. Tak czy siak bardzo dobrze to Panteon nawet rozegrał to wszystko, no i chyba Krowa najbardziej tutaj błyszczeli. Ciekawa, Jan Odbyt, bardzo fajny nick. Kto najwięcej damage'u zadał? Ja źle trochę poszedłem z tym, nie zadałem aż tak dużo jak myślałem, w każdym razie więcej niż
Narzany Kelly. Support? Wow. U nich najwięcej damage zadawa Jinx i Pantheon. No cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o ten mecz. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Ja się z wami tymczasem żegnam. Trzymajcie się, mówi dla was oczywiście Kerlik. Na razie, hej, cześć.